Siemanko, witam serdecznie. Jakąś godzinę temu odebrałem paczkę z paczkomatu. Jak widzicie, paczka duża, ciężka. Największy schowek w paczkomacie. Gołąb recykling. Piotrek, dzięki za paczkę. Nie wiem, co jest w środku, paczka niespodzianka. Wcześniej Piotrkowi wysyłałem procesory i pamięci z komputerów. Zresztą wejdźcie do niego na kanał, zostawcie co potrzeba i zobaczcie ten film. Link zamieszczę pod tym filmem. No i ciekawość mnie zżera, co tu jest w środku, tak? Nic nie chciał powiedzieć, tylko tyle, że paczka niespodzianka. Wszystko przygotowane, więc do dzieła. Już fajnie. Zobaczcie naklejki. Kurde, szkoda, że się pogniotły. Mam takie naklejki już z paru kanałów. Nigdzie nie przyklejam, po prostu zostawiam sobie w jednym miejscu. Nie mam na to ścianki. Muszę zrobić ściankę albo jakieś miejsce, by kiedyś wam pokazać wszystkim, jakie mam naklejki. Ale jedną wam pokażę. Saracena naklejki. Też nigdzie nie przyklejane. No i mojego widza Andrzeja, ale tu mam znowu kubek. Nie dorobiłem się swoich kubków i swoich naklejek. To będzie na pewno w przyszłości. No ale dobra, wracajmy do paczki. Kurczę, zobaczcie tutaj, co jest grane. Co to może być? Dioda prostownicza, bezpiecznik. Nie, wiem co. 125 stopni to jest... to jest chyba termik. Dobra, muszę się temu przyjrzeć bliżej. W każdym razie elektronika. O, i to co mnie bardzo, bardzo cieszy, to są kamery z laptopów. Tutaj podpinamy USB i normalnie mamy kamerkę bardzo dobrej jakości. To jest Vieco z laptopa, po prostu. I tu następne. I tu następne. I to jest wszystko do sprawdzenia i do uruchomienia, jak jest sprawne. Także dzięki bardzo za te kamerki. Nawet końcówka kablowa. Kabel 50 na śrubę 10. Tu jest druga pewnie. Tak, druga. Te końcówki są miedziane. I one naprawdę nie są po cenie złomu. Uwierzcie, że to troszeczkę kosztuje. Taka jedna końcówka. I widzę, że jest dobrej firmy. Znaczy może firma jest mniej istotna, ale w każdym razie to są na kable ziemne do różnych urządzeń mocy, że tak powiem. Dzięki bardzo. Pewnie następna kamerka. Tak jest, następna kamerka. I jeszcze jedna kamerka. O jać. To jest... Tu jest kamerka, dobra, a tu był... A tu jest chyba Wi-Fi. Tak się zastanawiam, bo... zastanawiam się, bo czasami weryfikacja tych różnych jakby sprzętów jest trudna, bo nie ma opisu.
Ale to jest na pewno kamera, a tam to chyba to jest łącznie przewody z matrycy. Także raz, dwa, trzy kamery. Dlaczego trzy kamery? Przecież tu w laptopie są dwie. Czy to jest tylko przyklejone? Tak, to jest tylko przyklejone. To są dwie kamery z osobnych laptopów. Dobra, i ta mega... Jeszcze, kurczę, są dwie. Jać. Dobra, jakby ktoś potrzebował kamerę, uruchomię, wyślę. Uruchomię, wyślę. Także gołąb, jakbyś też potrzebował, to zrobię ci taką przejściówkę. Bo to dobra kamera jest, podpiąć do laptopa, coś pokazać blisko. Zweryfikuję, które są sprawne, które nie, które jakie mają parametry i pokażę wam na pewno na drugim kanale. Także dzięki bardzo za tą elektronikę. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kamer. Siedem kamer. Dobra. Dalej. Wtyczka siłowa. To pójdzie do recyklingu. Takich wtyczek też mam dużo. Jakbym nie miał, to bym zostawił, bo naprawdę jeszcze to gdzieś można wykorzystać. O, to jest ciekawy przewód. Przewód do przyczepki. Tak, wielożyłowy do przyczepki. Ok. Co dalej? Tu mam jakąś szlifierkę. Szlifierka lub... Tak, szlifierka. O, tutaj też jest szlifiereczkę. O, to już widzę, troszeczkę przeleżało w jakiejś piwnicy. Dobra, jeden worek mamy opróżniony. Co dalej? Mega paka, powiem wam, że mega paka. O, ja cię kręcę, to też przyczepka jakaś. Zobacz, ale mega przewód. On trochę tutaj jest walnięty, tu, w tym miejscu, ale przewód jest mega i te wtyczki tak samo. Piszcie w komentarzach, może wiecie, do czego taki przewód, bo to przyczepa na pewno jakaś albo coś innego, no nie wiem. Mega przewód, powiem wam. Dobra. Co jeszcze tu ciekawego? No to nie wiem, co to jest. Mikser? Chyba to mikser jest. To odkurzacz. To odkurzacz. Zaraz zobaczymy, czy tu jest miedź. Tak, tu jest miedziucha. Także fajnie. Do odzysku. Dobra. Tu wtyczka. I dalej, co tu na stole? Co w tej parce? Palniki. Mosiądz. Dobra. Krańcówka. Pozdrawiam Fabiego. Fabi lubi krańcówki. Stary Prodisz wtyczka. To jest stalowe, ale to będzie mosiężne w środku. Co tutaj jeszcze ciekawego jest?
O, tutaj był jakiś wzmacniacz. Wzmacniacz. To jest mosiąc. To jest mosiąc. Wyciskarka do czosnku. Tu coś ciekawego. Kurczę, nie wiem. To muszę zobaczyć. Co to jest za sprzęt? Wysokie napięcie. To muszę zobaczyć, przeczytać, co to jest w ogóle. Może gdzieś znajdę opis. To jest procesor. O, ja cię kręcę, zobaczcie. To jakiś transformator był. Tak, to transformator. To transformator, tylko nieumiejętnie ktoś go rozebrał i rzucił i cały... Albo nie, może to nie jest transformator, tylko to był dławik. Duży dławik. Pokażę wam teraz taki mniejszy. A ten dławik stosowało się przy lampach sodowych w latarniach ulicznych. Takie dławiki. Nie wiem, czy to ten akurat, ale podobna zasada jak tutaj. Próbuję odzyskać śmieć z tego dławika. To jest transformatorek mały. Tu kolejne jakieś urządzonko, wzmacniacz. O, tu są tranzystory. Jakieś tranzystory. Mogą być te tranzystory ciekawe. Nikt nie odkręcił, tylko tylko zgiął i wyrzucił jako, nie wiem, jako stal, jako aluminium. Radiator aluminiowy, wiadoma sprawa. Dobra, tu też następny wzmacniacz prawdopodobnie do wzmacniacz do satelity. I tutaj co my mamy? Nie wiem, co to było. Albo grzałka, moduł Peltiera w środku, nie wiem. Jak będę otwierał, to na pewno powiem wam, co było w środku. Dobra, dzięki kolego serdecznie. Zapraszam na kanał do Piotrka. Gołąb Recycling. Link oczywiście pod filmem. Wszystko daję do jednej paczki. I wiadomo, powoli będę odzyskiwał to, co jest do odzyskania. A to, co do wykorzystania, no to na pewno wam pokażę. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.